Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Codziennika. Mamy dzisiaj 21 kwietnia, piątek. A co za tym idzie? Także i dwa nowe fragmenty do rozważania z Biblią na co dzień. Z drugiej księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Oraz z listu do Efezjan, z 4 rozdziału. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Drodzy słuchacze, apostoł Paweł przepięknie rozwija to, co było zawarte w przykazaniu: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźnim swemu. Jest to piękna inspiracja, żeby nasze słowa zawsze służyły budowaniu. Kilka wieków później ksiądz dr Marcin Luther postanowił też dokonać swojego rozwinięcia, objaśnienia do przykazania i tam napisał między innymi, co zresztą też na dzień dzisiejszy mamy zawarte z Biblią na co dzień, że powinniśmy uważać, abyśmy drugiego człowieka perfidnie nie okłamywali, nie zdradzali, nie plotkowali o nim, ani też nie naruszali jego dobrego imienia, ale go bronili przed oskarżeniami, dobrze o nim mówili i wszystko zwracali ku dobremu. I te kolejne rozwinięcia, kolejne komentarze tak naprawdę do podstawowego przykazania nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, mnie osobiście inspirują do tego, żeby zastanowić się, jak jeszcze można byłoby to poszerzyć. Gdzie jeszcze tak naprawdę nieraz mamy problem z kłamstwem i jak może ono przynosić szkody. Wydaje mi się, że to przykazanie nie tylko mówi o szkodach, jakie wyrządzamy drugiemu człowiekowi, ale w dużej mierze też o szkodach, które kłamstwo wyrządza w nas samych. Bo kłamstwo to nie tylko oczernianie drugiego człowieka, ale bardzo często kłamstwo zaczyna się jeszcze zanim opuści nasze usta. Zaczyna się w naszej głowie. I dzisiaj chciałbym dołożyć jeszcze trzeci fragment biblijny. W księdze proroka Jeremiasza w 29 rozdziale w 11 wierszu mamy słowa, które Bóg wypowiedział do ludu podczas niewoli babilońskiej. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. Lud, który był w niewoli, doświadczał tego tak ciężko, tak mocno, że to rodziło w nich fałszywe przekonanie, że być może to sam Bóg jest tym złym, tym, który chce zesłać jakieś nieszczęście na nich, albo się może mści. I w tym momencie Bóg postanawia im powiedzieć: słuchajcie, nie wmawiajcie mi, jakie ja mam myśli o was. Ja wiem doskonale, co o was myślę. Wiem, że nie jestem zły, ale pragnę waszego dobra. No i właśnie, moi drodzy, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Być może nie dotyka tylko i wyłącznie tego, co wypowiedzieliśmy, ale też tego, co myślimy na temat drugiego człowieka i jak bardzo kształtuje to nasz odbiór tej drugiej osoby, a czasem i być może Boga. Życie w kłamstwie tak naprawdę zaczyna się już w naszej głowie i na pewno nieraz też sami tego doświadczyliście, kiedy ktoś wam mówił: ja już lepiej wiem, co ty miałeś na myśli. A ile razy my sami, tak naprawdę myślimy, że no ja już lepiej wiem, jakim jest dany człowiek. I żyjemy być może w kłamstwie, które kształtuje całkowicie nasz odbiór, naszą relację.
Jak widzicie, nie musimy wcale wypowiedzieć słowa. Ani jednego, żeby nie słyszyło to ani budowaniu, ani nie było dobre. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do tego, żebyśmy byli bardziej uważni. I może też wyczuleni na to, żeby nie mówić niewypowiedzianego, fałszywego świadectwa. I aby ono nie kształtowało naszego życia. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny codziennik z Bogiem.